Mazowieckie, wysiadł z pociągu i zapomniał o dzieciach Mazowsze, wysiadł z pociągu i poszedł do sklepu. Zapomniał o swoich dzieciach. W czwartek 17 września, mieszkaniec Mazowsza powiadomił policję, że zgubił dzieci, z którymi jechał pociągiem. Kilkuletni chłopiec i dziewczynka dotarli do domu, zanim zjawili się tam interweniujący policjanci. Ojciec miał ponad promil alkoholu w organizmie. W czwartek po godzina 16 na policję zadzwonił mężczyzna o poinformował, że szuka dzieci w wieku 7 i 8 lat, z którymi jechał pociągiem relacji Warszawa-Małkinia. Był bardzo zdenerwowany, podawał różne wersje wydarzeń. W końcu udało się ustalić, że na stacji PKP Ząbki wyszedł z dziećmi z pociągu i udał się do pobliskiego sklepu, jednak zapomniał o swoich pociechach, relacjonuje w rozmowie z Polsat News nadkomisarz Jarosław Florczak z Komendy Stołecznej Policji. Łatwiej niż z mężczyzną, można było porozumieć się z dziećmi, które miały przy sobie telefon komórkowy. Dziewczynka i chłopiec samodzielnie dotarli do domu i byli pod opieką matki, gdy na miejsce dotarli policjanci. Mężczyzna miał w organizmie ponad promil alkoholu. Został ukarany mandatem za pozostawienie dziecka do lat 7 w okolicznościach zagrażających jego zdrowiu. Sprawa zostanie również skierowana do Sądu Rodzinnego i Nieletnich.